Cześć, z tej strony Milo, witam was w nowym odcinku. Zaczynamy odcinek od tego, że się zacięłem na brzuchu. Chciałem sobie tutaj ładnie ogolić brzuch, bo dzisiaj będzie niezła sesja na siłowni. I później, żeby to fajnie w lustrze wyglądało, trochę szczypie. Dzisiaj będzie fajny dzień, w sumie to noc. Jest godzina 19:30, za pół godziny jest El Clasico, Barcelona vs Real. Będziemy oglądali, a później w nocy lecimy na siłownię i robimy trening pleców i bicepsu. Ja możesz mi tu w moim salonie trochę nie robić? Co robisz? Biochy? Czego nie robisz? Biochy nie robisz. Biochy co ty masz tutaj? Spójrz. Jak się skrzywdził w kamerę. A ja ci dodaję tylko prestiż. Chcesz zrobić stąd wypad? A ja ci dodaję tylko prestiż. A chcesz zrobić stąd wypad? Chciałbyś nauczyć się latać? Chciałbyś nauczyć się latać? To cię mogę nauczyć. Lepiej pod kością. Teraz komu? On komu kibicuje? Barcelonie? Słuchaj, to jest Real Madrid. Real Madrid. A tam gra Barcelona. Weź, mała. A, Barcelona gra... A, z Real Madrid. Nie, no. Ale wygra w Barcelonie. No gra. Real 2-1 dla Realu będzie. Jeśli Real nie wygra... Jeśli Real przegra dzisiaj, no, z Barceloną, to ty cały przyszły tydzień masz idealny porządek w swoim pokoju. Dobra. Przyjmujesz challenge? Dobra. A jeśli wygra, to ja ci cały tydzień sprzątam w pokoju. Tak? Tak. Poczekajcie, bo zaraz. Dobra. Poczekajcie, dobra. Pewnie. I dlaczego tak zrobiłeś? Jeśli wygra Real, to mi sprzątasz w pokoju cały tydzień. Jeśli wygra Barcelona, to ty cały tydzień masz idealny porządek w pokoju. I że nie możesz mi zwrócić uwagi na nic. Że jeśli wygra Barcelona. No tak, to że muszę mieć taki dany, że nie zwrócić uwagi. Ale taki według mnie. No tak, no taki, no taki według ciebie. Taki według mnie idealny. Według mamy to jest naprawdę, to jest potężne. Tak. No. A jeżeli wygra twój Real. No. To ty mi sprzątasz pokój. Ja ci sprzątam. Idealnie. No dobra. Przez tydzień. Dobra. Dobra. Możesz dobra. Tutaj przypieczętować przecinek. No i dobra. A ja się nawet nie boję. Bo wiem kto wygra. Jak wygra Barcelona, to biorę 200 na ołek. Bez separacji. I umieram po prostu. O Boże! O Boże, a myślałem, że lewy to trafił. Jak to nie wpadło? Czyżby mamusia zbliżała się do wygrania zakładu? Niestety Real przegrał 3-1, dlatego będę musiał dotrzymać obietnicy i sprzątać pokój perfekcyjnie przez cały tydzień. A słuchajcie, wiedzcie, że to jest przewalone, bo moja mama u niej, żeby było czysto, to naprawdę, no nie wiem, czy tam radę, ale już trudno. Przed chwilą szukałem mojej bluzy ulubionej na trening, nie mogę jej znaleźć, więc kurde, się troszkę wkurzyłem, ale lecimy zrobić najlepszy trening. Chodź. Jeszcze przed siłownią chciałbym wam coś powiedzieć. Nie starajcie się dogodzić każdemu, bo słuchajcie, nie ma na świecie rzeczy, nie ma na świecie osoby, pogody, jedzenia, którą każdy by lubił. Jest na przykład taka woda mineralna, składamy się z 70% z wody, jest nam mega potrzebna, pijemy ją zwierzęta, ludzie, no i jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu woda, a i tak nie każdy ją lubi, ktoś woli sobie wypić kolę na przykład. Dlatego nie starajcie się każdemu przypodobać i aby każdy was lubił, bo tak się nie da. Po prostu nigdy nie sprawicie, aby każdy was lubił. Skupcie się na sobie, nie patrzcie na zdanie innych, bo to jest wasze życie i nie powinno was to zupełnie obchodzić, co pomyślą inni. Jeśli potrzebujecie motywacji, wpadajcie na mojego Instagrama milomazur2006, na mojego TikToka milomazur2. Tam codziennie dostajecie dawkę motywacji i zapraszam was bardzo. Jeszcze podlecę tutaj do automatu po treningówkę. Wiem, że może być ciężkie, później mogę być zmęczony. Chyba tak, dobrze. Aby fufy wziąłem. 6 porcji po 10 ml. To jest chyba ponad 10 ml. No tak. No odlej sobie. Ja ogólnie robię 4 serie w jednym ćwiczeniu. 3 po 12 i jedną do upadku. Do upadku mięśniowego, czyli dopóki już nie będę mógł. Teraz zrobimy sobie tak rozgrzewkowo, można powiedzieć. 3 serii podciągnięć po 12.
A to ile tutaj robisz, bierzesz? 65, ale czasami sobie zwiększam, to zależy. Najpierw muszę zobaczyć, to mnie tak denerwuje, bo nigdy nie wiem ile biorę. No chcę, dobra, 65. No i to zakładam, że nie będzie 65. Tak myślałem, 55. Biorę 65. Kolega Rafał pożyczył mi magnezję w tubce. Nakładam sobie. Teraz rozsmarowuję. Trochę mi za dużo chyba wyleciało, ale wybacz Rafał. Jak robię trening pleców bez magnezji, to bardzo mi się wyślizgują ręce. Muszę sobie taką zakupić, bo to jest mega sprawa. O! No i lecimy. Zwiększamy ciężar 65 na 75. Dobra. Było zrobione 12. Już pod koniec technicznie ciężko, ale zrobiłem. Teraz mnie trochę odcięło. Zawsze po dużym ciężarze mnie odcina i mi się rozmazuje obraz. I teraz właśnie mam takie wrażenie, jak miał zaraz zemdleć. Ale to się zaraz uspokoi. Cały już byłeś czerwony. Możliwe. A nie przesadzasz? Nie jest za dużo? Nie. Zmniejszę sobie ciężar i będę nawalał, dopóki nie będę mógł zrobić ani innego powtórzenia więcej. Zróbmy sobie... Dobra, niech będzie 65. Jeszcze mam siłę. Jeszcze 4. Raz. 2, 3, 4. Jeszcze 2. Pierwsze ćwiczenie za nami. Pamiętajcie, żeby pić wodę. To było moje ulubione ćwiczenie. Teraz lecimy na drugie moje ulubione, czyli tam. Na początku chcę wam jeszcze powiedzieć, że jeśli robicie trening pleców i bicepsu, to zaczynajcie najpierw od pleców, ponieważ jak robicie plecy, angażujecie wtedy biceps. Jeśli zrobilibyście pierwszy biceps, a później plecy, to nie mielibyście siły zrobić plecy. No i też ogólnie chcę wam powiedzieć, że nie jestem jakimś profesjonalistą i tak dalej. Trenuję 1,5 roku, więc ciągle się uczę. Jeśli coś w tym filmie wykonuję źle technicznie, proszę mi napiszcie komentarz i mnie poprawcie, jeśli robię coś źle. Na przykład w tym ćwiczeniu oczywiście później machałem, bo jeśli będę machał w jakimś ćwiczeniu, to jest to po prostu dlatego, że chcę zrobić do końca, już nie technicznie, ale zrobić do końca moich sił. Dlatego jeśli będę się bujał czy coś przy bicepsie, to dlatego, że chcę po prostu do końca pocisnąć. Teraz ten trening wkracza już na mocniejszy level. Idę po słuchawki. I teraz się zaczyna jazda, bo już czuję, że jest ciężko. Drugie ćwiczenie za nami. Już nie czuję pleców i jest naprawdę ciężko. Czuję też, jak mi się spompował biceps. Za niedługo
zrobisz tam jedną lub dwa na plecy, lecimy na biceps, wtedy zdejmuję koszulkę i zobaczycie mnie bez bluzy, jak robi łapy. Dzisiaj wolę chyba sobie bardziej spompować biceps, dlatego zrobię jeszcze jedno ćwiczenie na plecy. Będzie to ściąganie drążka chwytem wąskim. Tutaj będę robił to ćwiczenie na tym. Bardzo nie lubię ściągania drążka szerokim chwytem. Nie wiem, bardzo nie lubię tego ćwiczenia, dlatego zrobię sobie ściąganie, ale wąskim. I to będzie moje ostatnie ćwiczenie na plecy, a resztę dopompuję bicepsem. Zawsze chciałem nagrać moje plecy z tyłu na tym ćwiczeniu i teraz to się spełni. Rano, po wojnie. Pierwszym ćwiczeniem będzie unoszenie hantli na zmianę. Do tego biorę 20. Pierwsza seria. Bardzo dawno nie robiłem tego ćwiczenia i ciężko weszło. Nie wiem, czy dam radę zrobić jeszcze takie 3 dwudziestkami, ale co najwyżej zrobię albo mniej, albo zmniejszy ciężar. Jest ogólnie ławka. Tam mamy... Pamiętajcie, żeby dawać zawsze z siebie 100% na każdym treningu. Wiem, że to, co daję dzisiaj na tym treningu, to jest, wydaje mi się, że 100%. I chciałbym dawać tyle na każdym moim treningu, ale słuchajcie, naprawdę to jest przewalony, już nie mam siły, ale i tak ciągniemy do końca. Jeszcze 5, uda mi się, pociągnę z biodra, pociągnę z pleców, ale zrobię te 5 powtórzeń i mi to nie interesuje. Raz, 2, 3. Jeszcze 2, 4, 5. Pamiętajcie, zawsze jedno więcej. Miejcie w głowie takie coś, że zawsze jedno więcej. Chociaż jesteście już mega zmęczeni, musicie mieć taką mentalność. Jedno więcej. I lecimy. Trzecia. Cały czas robię biceps. Mój zata mnie nagrywa, bo robi live'a, ale ciągle katuję biceps. Nie mam pojęcia, ile zrobiłem ćwiczeń, ale ręce mi już odpadają. Chciałbym jeszcze nagrać po prostu przynajmniej parę tych serii, parę tych powtórzeń, żeby było widać tą pracę bicepsu i tak dalej, ale już naprawdę wymiękam. Tak mi się trzęsie ręka, że to jest hit. Trening
dobry. Trening dzisiaj naprawdę dobry. Czwarta 00, przyszliśmy tutaj o godzinie pierwszej. O Jezu, coś mi wpadło do oka. Czyli 3 godziny potężnego treningu. Naprawdę było dzisiaj grubo. Nie wiem, o której zasnę, nie wiem, czy w ogóle zasnę. Ale lecę teraz, montuję ten film. I co? Jeśli chcecie więcej, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.